Cześć, wracamy do studia i tym razem mam kolejną rozmówczynię. Marta Machaj, cześć. Cześć, bardzo mi miło. Mi również. Chciałem zacząć od tego, co masz napisane na Instagramie. Przejdźmy przez to Mianowicie, razem. tak, masz napisane w opisie: umiem wyśmiechnięte portrety bez retuszu i fotografię modową. Kropka. Jak cię teraz pierwszy raz poznałem, to już wiem, dlaczego umiesz te wyśmiechnięte portrety. Bo sama jesteś bardzo wyśmiechnięta. Tak. I ja generalnie lubię z ludzi wyciągać ten uśmiech, bo mam takie poczucie, że ludzie się boją pokazywać swój uśmiech, albo boją się być wtedy nie do końca widziani jako profesjonalni, znaczy, no, profesjonalni. Więc tak, to jest taki mój znak rozpoznawczy. To mały taki może mieć do tego coś wspólnego z tym, ale tak, bardzo, bardzo lubię. Niektórzy twierdzą, że taki śmiech, czy tak częsty śmiech, to jest taka trochę reakcja na stres. Znaczy, to zależy, kto jak reaguje. Natomiast u mnie to jest absolutnie, nie jest to reakcją na stres. Znaczy, mogłoby być, natomiast w większości wypadków to jest to, że jakby ja na sesjach staram się wprowadzać taką atmosferę na tyle luźną, fajną i taką przyjemną, żeby ten uśmiech jednak, to wiesz, nie był szczękościk, fajnie, że jesteś, tylko żeby to naprawdę był taki szczery, z całego po prostu serducha. Czy to jest twoja recepta na dobre zdjęcia? Myślę, Takie, że jakie tak. robisz? Tak, znaczy ja myślę, że receptą na dobre zdjęcia jest atmosfera. Wiadomo, że to w zależności, co kto chce przekazać swoimi zdjęciami i to, na czym komu zależy i to, po co robimy te zdjęcia. Natomiast myślę, że dobra atmosfera jest absolutną podstawą jakiejkolwiek sesji. Co jeszcze pomaga ci w robieniu takich naturalnych portretów? Ja myślę, że to, że ja jestem sobą, taką nieidealną i nieperfekcyjną, jakby nie boję się też tej swojej takiej nieidealności pokazać. Czyli jakby ja przychodząc na sesję, wiadomo, jestem oczywiście przygotowana, jestem profesjonalna, mam sprzęt, jakby ja wiem, po co tam przychodzę, znam się na świetle i tak dalej, więc tutaj jakby nikt nie może mieć żadnego z tym akurat żadnych wątpliwości. Natomiast no, jak widać po mnie, raczej nie przychodzę odstawiona w szpilki, w super sukienki, stylizacji i tak dalej. Jakby ja jestem dla tych osób taka, jaka jestem, i dzięki temu te osoby też mi się takimi pokazują. Więc to działa po prostu w dwie strony. Ja pokazuję siebie, one mi pokazują siebie. Jak długo się tym zajmujesz? No to jest ciężkie pytanie, bo ja zaczęłam robić zdjęcia już jeszcze jako nastolatka. Się okazuje, że to było kilkanaście lat temu. Jakoś tak dziwnie szybko poszło. Natomiast tak profesjonalnie, kiedy faktycznie wiedziałam, że to jest to i jakby już poszłam w to tak na 150%, to jest ostatnie 5 lat. Kiedy wróciłam z powrotem do Polski, no i to już jakby nie było odwrotu. I od tamtego czasu już nic innego w moim życiu się nie dzieje. No, idąc dalej na twoim Instagramie jest napisane Milano, Sicily, London soon. Tak. To jednak nie Polska? Znaczy, jesteśmy tam na wyjazdówkach i teraz właśnie razem z moją ukochaną modelką Jagodą Różkowską zaczęłyśmy trochę takie tournée, powiedzmy, po na razie Europie, ale gdzieś tam myślimy dalej. Więc Mediolanie dopiero co byłyśmy i wracamy tam w listopadzie znowu, w połowie. Sycylia miała być na początku listopada, ale to z różnych względów musimy chwilkę poczekać, więc ja myślę, że Sycylia to jest kwestia gdzieś tam wiosny, a Londyn czeka na moje 2 wolne dni, co ostatnio nie jest wcale takie proste. Więc jakby już teraz się otwieram na ten świat i się okazuje, że ten świat też jest naprawdę, naprawdę fajny, bo zawsze było to tylko podróżniczo, a teraz również zawodowo. Dlaczego akurat Sycylia? To był przypadek. To był totalny, totalny przypadek. Ja się gdzieś parę lat temu poznałam ze Stefano Terracino. I przy omawianiu zupełnie innego projektu, takich moich spotkań dla fotografów, dla modelek, które odbywają się u niego w Małej Sycylii, Stef właśnie powiedział: hej, zróbmy warsztaty na Sycylii. Ja stwierdziłam: dobra, w sumie czemu nie? Zawsze chciałam zrobić warsztaty za granicą. Nigdy nie miałam na to czasu i takiego zaplecza, takiego know-how, jak to po prostu zrobić sensownie, żeby to też było, no, zgodnie ze wszystkimi wymogami. No i dlatego ta Sycylia, to bardziej Sycylia wybrała mnie i nie minął miesiąc od warsztatów, kiedy wróciłyśmy tam komercyjnie właśnie z Jakutką. No i to był taki nasz pierwszy wyjazd, gdzie brałyśmy różne marki i pojechałyśmy na zdjęcia. Do warsztatów jeszcze wrócimy, Dobrze. ale tutaj też z tego co wiem, no może inaczej.
Chciałem zapytać o to, na czym przede wszystkim się skupiasz fotograficznie? Kogo najczęściej fotografujesz? Czy jest to świat mody, czy sesje indywidualne? Bo na twojej stronie jest sporo ofert różnych. Tak. I się zastanawiam, na czym się przede wszystkim skupiasz? Na człowieku. Okay, ja wiem, odpowiedź. Że to jest wyświetlane, ale generalnie na człowieku. Jakby takie rzeczy, które mi się najbardziej podobają i które najbardziej lubię robić, to jest szeroko rozumiany portret. Jakby w ogóle nie wchodzę w tematy takiej sesji, nie wiem, rodzinnych, dziecięcych, ślubnych, tego u mnie nie znajdziesz. Znaczy, oczywiście zdarza mi się to robić, ale to gdzieś tam tylko po znajomości. Natomiast to, co chyba najbardziej mi się podoba, to jest portret w takim modowym ujęciu. Natomiast ja nie jestem super modową osobą i wiesz, wielką fashionistką, znowu jak widać. Więc jakby to nigdy nie było tak, że nie wiem, ciuchy czy dodatki dla mnie są najważniejsze, tylko dla mnie zawsze najważniejsza jest ta osoba. I czy będzie to w tym momencie sesja modowa, gdzie z modelki i tak wyciągnę jakieś takie naturalne emocje i właśnie przełamię ten taki stereotyp, że modelka to musi tylko stać, pozować i nic nie ma do gadania, a ja właśnie wychodzę troszeczkę z tego. Czy będzie to sesja wizerunkowa, biznesowa, czy dla, nie wiem, portretowa dla jakichś influencerów, gwiazd, to jakby na samym końcu i jakby jednocześnie na początku będzie właśnie ta osoba i to, co ja o niej mogę opowiedzieć tymi zdjęciami. Piszesz też o tym, że robisz zdjęcia bez retuszu. Tak. Wszystkie? Nie wszystkie. Absolutnie nie wszystkie. Tutaj nie będę nikomu wciskała kitu. Natomiast bardzo duża część moich zdjęć jest naprawdę bez retuszu. Miałam też w zeszłym roku wernisaż swojej wystawy, swojego projektu. Kobieta prawdziwa. I tam miałam bodajże 15 bohaterek w tamtej akurat edycji. To były wielkoformatowe wydruki i tam nie było żadnego retuszu. W sensie oczywiście był, nie wiem, kontrast, światła, cienie, to jakby obróbka, globalne nie, rzeczy. Nie taki tak? Retusz skóry, tak? Natomiast retuszu skóry tam nie było ani po prostu najmniejszej rzeczy. Więc można zrobić fajne zdjęcie i można go nie retuszować. Da się. Nawet w branży fashion jest to możliwe, chociaż trzeba znaleźć klienta, który jest na to gotowy. No właśnie. Bo to jest to. No, przy sesjach beauty, no mimo najszczerszych chęci, nie bardzo sobie to wyobrażam. Znam chyba tylko jedną modelkę, z którą można by było to robić bez retuszu i faktycznie nikt mi nie wierzy, że są zdjęcia bez retuszu, więc pokazuję rawy i jest kurczę faktycznie. Natomiast wszędzie tam, gdzie mogę, to nie retuszuję, a jeśli retuszuję, to tylko i wyłącznie jakieś takie rzeczy pod tytułem, nie wiem, drobne czy przebarwienie, czy jakaś krostka. Nie zmieniam nigdy, nie zmieniam proporcji twarzy, proporcji ciała, nie robię takich rzeczy. Czemu? Bo wynika to z tego, że nie chcę oszukiwać ludzi i nie chcę oszukiwać samych ludzi dla siebie. Jakby żebyśmy mieli jasność, jeśli ktoś jest z tym okej, w porządku. I też skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie wiem, kiedyś klientka mnie nie poprosiła o to, żeby na przykład, nie wiem, ramię, które przycisnęła, żeby go tam delikatnie nie wsunąć. Natomiast ja nie zabieram w tym momencie ludziom 10-15 kilo, bo ja nie jestem od tego. Od tego jest siłownia, bądź lekarz, bądź różne inne zabiegi. Natomiast mi zależy na tym, żeby osoba, która jest u mnie na zdjęciach, za 10, 15, 20 lat wróciła do tych zdjęć i powiedziała, tak, to jestem ja. To byłam ja, ja tak wyglądałam. To, że ktoś, nie wiem, akurat ma jakąś krostkę, okej, to jakby za tydzień by tego nie było. Ale no nie będzie miał większych oczu, nie będzie miał mniejszego czegokolwiek. Ja się staram tak poprowadzić sesję, żeby ta osoba stwierdziła, że jest piękna właśnie taka, jak jest teraz. Jak się zmieni, nie ma sprawy. Możemy się znowu spotkać i to już będzie jakby dalsza historia tej osoby. Natomiast dla mnie jest najważniejsze, żeby pokazać te osoby naprawdę takie, jakie są. Bo w innym wypadku to nie ma sensu dla mnie. Ale masz jakby... Masz coś przeciwko robieniu takich zdjęć mocno retuszowanych, czy to jest po prostu twój wybór? Znaczy, to jest mój wybór. Jeśli ktoś to lubi, jeśli obie strony się na to zgadzają, to jest to w porządku. Tylko ja widzę, jak wielki wpływ ma to też na innych ludzi. Na to, że ludzie próbują wyglądać jak z face-upa. Że młode dziewczynki próbują nie mieć, nie wiem, celulitu albo czegokolwiek i jakby to jest takie zakłamywanie tego, jak wygląda rzeczywistość. Jeśli ktoś to robi, jeśli ktoś tym jakby lubi to robić, chce to robić, ja nie mam z tym problemu, bo każdy z nas ma swoją ścieżkę i zresztą jest to nawet fajne, no bo każdy jakby idzie swoją drogą. Dla mnie to jest okej, bo znaczy dla mnie to nie jest okej, bo jest to dla mnie osobiście trochę nieetyczne,
po prostu jakby ja nie chcę dokładać swojej cegiełki do tego, żeby ludzie się nie akceptowali. Ja właśnie staram się pokazać, okej, możesz mieć nadmiarowe 35 kilo i nadal być zajebista. Po prostu, bo to w ogóle nie jest o tym. Więc dla mnie to jest najważniejsze i to jest też jakaś taka, powiedzmy, może górnolotne słowo, ale jakaś taka misja, żeby jednak te osoby na tej sesji się zaakceptowały. Choć na ten jeden dzień, jeśli mają ten problem. A wracając jeszcze do tego biznesu, tak, klientów na takie sesje, bo czy jest trochę tak teraz, że jednak gdzieś taki trend na takie bezretuszowe zdjęcia jest już zauważalny mocno? Czy tak, to jest na razie początek? Jest. Czekałam na niego wiele lat, wiesz? Naprawdę. Natomiast jakby mam wrażenie, że ta świadomość wśród klientów i taka właśnie, jakby ja mam nadzieję, że to nie będzie moda, tylko że to właśnie będzie świadomością, że to jest okej. I że jakby można pokazywać naturalnych ludzi i to jest nadal piękne, bo to już jest, to jest trochę też trudniejsze, bo ja w tym momencie, jeśli nie wyretuszuję sobie idealnie skóry, czegoś i tak dalej, nie chcę tego robić, to muszę od razu pomyśleć o tym, żeby było dobre światło, żeby dobrze tę osobę złapać, ustawić i tak dalej, żeby to jakoś, nie wiem, ograć z, nie wiem, stylizacjami i tak dalej, czy mieć na przykład dobry makijaż. Natomiast dla mnie to jest bardziej wartościowe i naprawdę jest bardzo dużo już w tej chwili klientów, którzy też w to wchodzą. I mówię tutaj zarówno o osobach prywatnych, chociaż tutaj raczej taki delikatny, bardzo nieinwazyjny retusz raczej jest jakby pożądany, żeby jednak ta twarz była troszeczkę gładsza, ale przy klientach komercyjnych, takich, nie wiem, modowych i tak dalej, naprawdę coraz więcej osób jest na to otwartych. Pracujesz nie tylko w Polsce, ale też, prawda, dla klientów zagranicznych. Tak. Jaka jest ta proporcja? Głównie? Nie, głównie polskie marki. Jestem w trakcie zmiany tego, więc mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, to już będę mogła powiedzieć, głównie włoskie firmy, jakieś tam Armani albo inny Dior. Dior akurat nie jest włoski, ale dobra. Samo Oiro. Tak, ale generalnie głównie, w sensie myślę 97%, jak nie 8%, to są jednak polskie marki. I obserwujesz jakąś różnicę w podejściu właśnie do takiej fotografii naturalnej? Myślę, że mam za małe doświadczenie z markami zagranicznymi, żeby zobaczyć taki trend. Ale wbrew pozorom, jakby obserwując innych fotografów czy inne rynki, nazwijmy to, no to się okazuje, że my akurat tu jesteśmy o wiele, tak mi się przynajmniej wydaje, i my jesteśmy o wiele bardziej do przodu, czyli my jakby już zaakceptowaliśmy tę naturalność, a wiele rynków, które by się wydawały przodownikiem, gdzieś zatrzymało się w latach 2000 o wiele mocniejszym retuszu i jakby nadal tam to jest ten. I oni jakby, widząc taką świeżość, to widziałam teraz w Mediolanie, że ja robiłam zdjęcia jakby po swojemu i dla ludzi to była jakby, no taka trochę nowa jakość. Że nie byli przyzwyczajeni, że to nie jest jakby normą, co u nas wydaje mi się, że już normą jest tak naprawdę. I raczej takie mocno przeretuszowane zdjęcia to jest ta odskocznia. O tyle tam jest trochę co innego i tam też w ogóle styl robienia tych zdjęć jest troszeczkę inny, tak jak powiedzmy, my byłyśmy akurat tam w trakcie Fashion Weeku i przypadek trochę chciał, że naszą Jagódkę dużo fotografów też fotografowało, no i oni na przykład wysyłali prawie wszyscy przejarane zdjęcia. W Polsce by to nie przeszło. Jakby oni by zostali zjedzeni od razu. A tam naprawdę 80% fotografów robi przejarane zdjęcia. I my stwierdziliśmy, nie wiem, może to taka moda u nich. Więc tutaj akurat jeśli o to chodzi, to Polska naprawdę... Moim mają złe monitory po prostu. Możliwe. Możliwe. Tak, to jest norma, jak wysłasz klientowi, to wszystko pięknie, a mówi, że za zimne, za jasne, za ciemne. Nie, ja się cieszę, że ja ostatnio tfu, ale mam takich klientów, że nie narzekają, więc mam nadzieję, że to będzie trwało. Nie, proszę nie krać. No na jakim monitorze obrabiasz zdjęcia? Eizo, ale wiesz co, ja jak kupowałam go, to było już parę lat temu, to nie dopatrzyłam, że on nie jest Adobe RGB, tylko sRGB, ale jeszcze nikt się nie skumał. Natomiast ja bardzo dużo jakby pracuję z wydrukami gdzieś tam, przy takich dużych projektach czy pod magazyny i ja się generalnie zawsze śmieję przy tych monitorach, ja wiem, że to jest ważne, tylko że ja jak zaczęłam pracę z magazynami i z drukiem, to ja obrabiałam to na swoim Lenovo. Lenovo nie ma najlepszego wzorowania kolorów. I potem widziałam to w gazecie i generalnie było git. Więc wiesz.
Ciekawe, ciekawe, no. Tak, na Lenovo laptopie też się dało. Nie chciałabym do tego wrócić i na przykład mój nowy laptop w ogóle jest koszmarny, jeśli chodzi o kolory, ale no, wszystko się da, tylko pytanie po co. No właśnie, jaki jest tego komfort pracy, nie? Bo to też ważne. Tak, no ja sobie teraz nie wyobrażam pracowania bez monitora. Jak muszę czasami zrobić coś na laptopie, to jest takie okej, okay, zrobię, no bo okej, okay, ale kocham jednak podłączenie się pod monitor. No zupełnie jest inna jakość pracy. Skoro już o sprzęcie mówimy, to na jakim sprzęcie ty pracujesz? Sony A7 IV, no i Tamron 3550, 2x8. Okej. Okay. Tak, i to jest szkło, którego nie zdejmuję. Nawet robię nim filmy, choć teoretycznie w ogóle pod filmy nie jest jakby wymyślony, ale no faktycznie nawet jak parę razy próbowałam się przerzucić na jakąś stałkę czy coś, no bo kiedyś się mówi, jak stałka 1.4, 1.2, to przecież nie ma życia bez 1.4. No i się okazuje, że jednak jest i ono jest całkiem przyjemne. Więc to jest absolutnie moje szkło. Ty jak fotografujesz, to chyba na trochę wyższych przysłonach, co? Czy nie? To zależy. Generalnie taką bazową to jest 2.8 u mnie przy takich zwykłych sesjach. No wiadomo, że jeśli robimy jakiś, nie wiem, studyjny lookbook czy jakiś, nie wiem, beauty, no to te przysłony lecą w górę. Ale to jest bardzo płynne. Dlaczego akurat taki aparat? Robiłam na Sony, zanim było to modne. To jest śmieszna historia, więc jak mamy minutę, to ten. Jasne. Ja pracowałam kiedyś na Minolcie, Dynaxie 7D. To były dawne, dawne czasy. No i pamiętam, że spotkałam się wtedy z pewnym człowiekiem. On się wtedy na Facebooku był palec w nosie Bokeh Factory. Tak, tak. No i on mi pokazał, w sensie udało nam się spotkać i mi dał do ręki Contaxa Planara 1.4. 50. No i ja pamiętam, że ja wtedy się tak zachwyciłam i powiedziałam, weź, zrób mi pod tą Minoltę. Dobra, ale wiesz, nie bardzo mam czas. Dobra, zrób mi. No i ja tak czekałam miesiąc, drugi, trzeci, a on, żeby mi pokazać, jak on działa, przeniósł mi wtedy Sony A7. To były czasy, w których naprawdę nikt nie pracował na bezlusterkowcach. To była w ogóle nowość u nas. No i ja tak stwierdziłam, że kurczę, to co ja mam, przepraszam, kupić bezlusterkowca, żeby mi pasował ten gwint, żeby to jakby się udało. On, nie, no wiesz, no ja ci to kiedyś zrobię, no ale tak jakoś, no to trochę może czasu zająć. No i w ten sposób przesiadłam się na Sony A7. Naprawdę, kupiłam aparat po to, żeby mieć obiektyw. Jakby nie znam zbyt wielu osób, które tak robią. No i potem się przesiadłam gdzieś tam w międzyczasie na trójkę, no i ostatnio na czwórkę, ale ta czwórka to też z totalnego przypadku. Więc jestem wierna. Okay, i pracujesz na dwóch korpusach, czy na jednym? Na jednym. Na jednym. Na jednym. Jak jest jakaś większa sesja, no to drugi jest jakby backupowy, czyli tam trójeczka, ale nie. Tak to na jednym. Nie muszę zmienić obiektywów, więc po co mi drugi? No tak, no tak. Czego tak naprawdę szukasz? Czego potrzebujesz od takiego sprzętu? Co jest dla ciebie najważniejsze, żeby ten sprzęt... Żeby był. Okej. Okay. Wiesz co, ja sobie bardzo cenię szybkość pracy, taką też jakby łatwość, czyli na przykład jak mam 35-150, ja nie muszę pamiętać, żeby wziąć drugi obiektyw, ja nie muszę marnować czasu na to, żeby jakby zmieniać te obiektywy, bo u mnie też jest to, że ja pracuję bardzo szybko. Moje sesje potrafią trwać po 20 minut albo, nie wiem, godzinę. Godzina to już jest taka normalna, pełnowartościowa sesja. Więc jakby te sekundy na zmianę obiektywu, które w ogóle całkowicie wybijają z tego rytmu, no dla mnie są gdzieś tam istotne. Natomiast no, jeśli chcemy pogadać o sprzęcie, to nie ze mną, bo ja się generalnie, wiesz, mój sprzęt ma robić zdjęcia i jest fajnie. No i trójkę spokój, kochałam tak. Całym sercem, czwórka jest nawet dla mnie za mocna, no ale jakby okej. Więc po prostu dla mnie jest ważne to, żeby było. Ale próbowałam się kiedyś przesiąść na inną firmę, bo w ramach jednego projektu miałam przez pół roku, no nie byłam w stanie. Nie będę mówiła, który to sprzęt, bo to w ogóle jakby nic osobistego, tylko po prostu jakby ja już jestem tak przyzwyczajona do mechaniki Minolty pod tym Sony, że no dla mnie teraz przerzucenie się na cokolwiek innego to byłby dramat. Więc to już teraz idzie kwestia przyzwyczajenia, ale bardzo, bardzo sobie cenię. Jak byś scharakteryzowała swój styl fotografii? Nie ostrzegałeś, że będą trudne pytania. Wiesz co, bo widzisz, problem jest taki, że ja nie widzę w swoich zdjęciach stylu jako takiego. Jakby ja wiem, że ludzie go widzą i ja widzę pewne podobne jakby elementy. Natomiast myślę, że prosty, skupiający się mocno właśnie na emocjach, na uśmiechu
i taki spontaniczny, bo moje zdjęcia bardzo często są łapane, mimo że pracujemy niby na planie i to powinno być ustawiane, no to ja mam trochę taki reportażowy bardziej styl pracy, powiedziałabym. Więc one są przez to takie bardziej trochę nieidealne, takie właśnie spontaniczne. Nienaturalne. Tak, dzięki temu naturalne. To co tak naprawdę Cię wyróżnia na tle innych fotografów, fotografek? Co sprawia, że to właśnie czy klienci, czy po prostu konkretne osoby chcą, żebyś Ty ich fotografowała? To jest właśnie to. To jest to hi-hi-hi-hi. Wiesz co, ja myślę, że to jest przede wszystkim kwestia właśnie atmosfery, którą buduję i tego, że ludzie o dziwo mnie lubią, więc gdzieś tam myślę, że to jest tym, co jakby nakręca i wiesz, ja nie korzystam z postów sponsorowanych i nigdy tego nie robiłam, z reklam, nie wystawiałam się na różnych jakby eventach, targach czy coś, natomiast ja działam na zasadzie, że gdzieś tam z polecenia. I dobra. Nie tylko ty nas rozbawiasz. Więc ja myślę, że właśnie to, że jakby za mną idzie ta fama, że jest po prostu śmiesznie, że jest luźno, że jest bez tego kija. Jest po prostu tak fajnie, że ludzie lubią spędzać ten czas na sesji. To ja myślę, że to jest to. Nie wiem, jakby staram się, żeby te zdjęcia były jak najładniejsze, ale znam lepszych od siebie fotografów, którzy mają problem ze znalezieniem klientów. Znam gorszych, którzy zarabiają większe pieniądze ode mnie albo robią większe rzeczy. Więc ja niestety jestem realistką i wiem, że portfolio nie do końca jest wyznacznikiem, więc myślę, że to jest właśnie ta atmosfera. Okej. Tak w sumie mówisz bardzo podobnie, to jest twoje oczywiście, ale mówię jakby pytam o to, ponieważ słyszałem niemalże bardzo podobne słowa od Doroty Schulz. Kocham ją. Wiesz co, no to super. Kurczę, znaczy nie wiem, jak to zareagować. Zresztą wystawa tutaj wisi. Tak, widziałam. No ja w ogóle jakby Doroty absolutnie uwielbiam i styl i wszystko, więc to fajnie, że myślimy podobnie. To daje mi nadzieję. No, naprawdę. Ale ja myślę, że właśnie na koniec dnia to jest tym wyznacznikiem. Czy ludzie cię lubią i czy chcą z tobą pracować. Ja widzę szczególnie po takich osobach, nazwijmy to gwiazdach i tak dalej, że właśnie to nie jest to, że ludzie mnie zatrudniają, bo robisz najlepsze zdjęcia na świecie. Bo są lepsi po prostu i jakby ja mam z tym pełen luz, ale chcą ze mną pracować, bo słyszeliśmy, że u ciebie jest fajnie. No i się okazuje, że jest w większości wypadków. A jest trochę tak, że to ludzie już sami do ciebie przychodzą, czy raczej ty ich gdzieś tam wyszukujesz? Nie. Aktualnie jest tak, że to oni się sami do mnie zgłaszają i to zarówno jakieś takie sesje komercyjne, duże komercyjne, jak i jakieś mniejsze tematy, jak i prywatni klienci. Jakby ja w tej chwili jestem tak zawalona swoimi projektami mniej lub bardziej prywatnymi, życiem, córką, pracą, że ja nawet nie miałabym kiedy szukać tych klientów. Więc na szczęście oni się zgłaszają. To od kiedy masz taką sytuację, że w zasadzie nie musisz szukać klientów? No, myślę, że to jest trochę kwestia ostatnich 3 lat, może 4. A mówisz, że fotografujesz tak od pięciu tak zawodowo? Od 5 lat to jest tak na pełnej. Na pełnej. Kiedy jakby po raz pierwszy stwierdziłam, będę fotografką i rzuciłam etat, to było z 7 lat temu. Okej. Okay. Tak, myślę, że to było około 7 lat temu, natomiast wtedy to tak nie wyglądało i niestety jakby ja musiałam o tych klientów bardzo gdzieś tam zabiegać, ale to ostatnio, odkąd wróciłam jakby do Polski, czyli to właśnie ostatnie 5 lat, no to tak fajnie i to naprawdę sama jestem zaskoczona, jak dobrze to idzie, więc nie chcę zapeszać, ale jest super. No, oby tak też było cały czas, ale zastanawiam się, co sprawiło, że zaszła ta zmiana, że najpierw ty szukałaś klientów, a teraz to oni przychodzą do ciebie. Wiesz, to też jest tak, że kiedy ja otworzyłam własną firmę, to było 4 lata temu, ja nie zaczynałam z punktu zero. Ja miałam bogate portfolio, ja bardzo dużo pracowałam, żeby nie użyć innego słowa, na to, żeby być w tym miejscu. Ja miałam już wtedy porobioną sieć kontaktów, bo ja po prostu nałogowo robiłam sesje z modelkami, z różnymi wizerzystkami, stylistkami i tak dalej. Więc to jest trochę tak, że kiedy ja założyłam swoją firmę, to ja już miałam bardzo mocną bazę.
Ja już wtedy miałam klientów. Nie było ich może mnóstwo, ale oni się gdzieś tam pojawiali. Więc to też jest trochę tak, że kiedy zaczęłam, powiedzmy, być bardziej rozpoznawalna ze względu też na osoby, z którymi współpracuję, to niestety, znaczy stety, niestety, to bardzo działa na PR. Jakby z kim się pracuje, że jak się pracuje z tymi znanymi osobami, no to od razu masz plus 100 do zajebistości. Ale to też jest tak, że jakby ja jestem pracoholiczką. Jakby potrafię rozgraniczyć pracę i dom, bo jakby mojej córce jakby nadal ona jest totalnym priorytetem. Natomiast ja też mam tak, że ja znam mało ludzi, którzy by pracowali tak dużo jak ja. I ja nigdy się tego nie bałam i wolałam zainwestować swój czas właśnie w sesję, w poznawanie przy okazji ludzi. A nigdy nie czekałam na to, aż okazja sama mnie znajdzie. Jak nie miałam roboty, to jej szukałam. Jak nie dostawałam zleceń, to robiłam sesje TFP na przykład, które potem się przełożyły na kolejne zlecenia. Ja też nigdy nie kręciłam nosem. Czyli załóżmy było jakieś zlecenie, które, okej, nie wiem, jest mniejszy budżet, ale fajne zlecenie i ja to potrafiłam wziąć. Albo, nie wiem, było mniej prestiżowe, ale fajna kasa, to potrafiłam to tak czy inaczej, jakby brałam to. A nie, że czekam tylko na okładki Vogue'a, no bo bym sobie jeszcze poczekała, znaczy nadal czekam. Więc to na pewno ma tutaj duży wpływ. I to, że gdzieś tam ci ludzie się między sobą też, bo to jest bardzo mały świat, więc ci ludzie jakby ta energia idzie i wiedzą, że u mnie będą zdjęcia zrobione w fajnej atmosferze, nie będę przetrzymywała ekipy przez kilkanaście godzin, bo ja pracuję bardzo szybko i też bardzo szybko dostaną zdjęcia. Jeśli mówię, że coś będzie zrobione, to jest zrobione i najczęściej jeszcze przed czasem. Więc to jest też to, że jakby ja też jakby jestem bardzo słowna i bardzo skupiona na kliencie. Więc w momencie, w którym na przykład wiem, że mam totalny zapiernicz, to ja nie wezmę sobie kolejnego klienta. Choćbym miała stracić kilkanaście tysięcy, ale po prostu jeśli nie jestem w stanie go obsłużyć tak, jak bym chciała, to ja go nie wezmę, bo nie przyciągnę doby, więc klienci też to bardzo doceniają, że od momentu, w którym jakby, nie wiem, gdzieś tam klikamy, tak, robimy tę sesję, czy w ogóle nawet od momentu, w którym ode mnie dostaną wycenę, to ja już jestem na nich bardzo mocno skupiona. Okay. Jakby, no jest to naprawdę dla nich ogromne ułatwienie, a mało kto to robi, wbrew pozorom. Czyli nie tylko uśmiech. Nie tylko. Nie, za tym stoi też naprawdę kawał pracy włożonej w to. Ja coś czułem właśnie. Tylko o ten uśmiech chodzi. Nie, no tak. Ja się bardzo dziwię, bo się okazuje, że słowność w naszej branży, i jakby ja tutaj nie mówię tylko o fotografach, tylko generalnie, to wcale nie jest taka oczywista rzecz. I że bardzo często ludzie mają ogromne opóźnienia, bo ktoś mówi, że zdjęcia będą na, nie wiem, na środę, a na przykład muszą przez kolejne dwa tygodnie na nie czekać. U mnie nigdy nie było takiej sytuacji. I ludzie po prostu też dzięki temu wracają, więc ja mam też bazę klientów, którzy robią u mnie, nie wiem, sesje co pół roku, co kilka miesięcy, co rok i oni zawsze do mnie wracają. I to jest super. Skoro jesteś zadowolona z tego, kogo fotografujesz albo dla kogo fotografujesz, ale jestem przekonany, że jest czy taka firma, czy ktoś taki, kogo byś chciała sfotografować, taki kompletny top, numer jeden? Depp. Johnny Depp. Okej. Okay. Nie, no to już trochę jest taki w sensie takim żartem, ale wiesz co, no nie, ja naprawdę mam tak, że jeśli chodzi o ludzi, no to jest jakby Angelina Jolie, to jest, nie wiem, Natalie Portman, mogłaby tam gdzieś też się pojawić. No kurczę, jest dużo tych nazwisk, ale to jest takie, o, Penelope Cruz. Tak. Natomiast ja też... Ja kiedyś miałam takie ciśnienie, ale teraz mam luz. Jakby jest tak, że fajnie będzie kogoś tam sfotografować, fajnie jest iść coraz dalej. Polskiego show biznesu w ogóle nie ogarniam. Więc często jest tak, że ja kogoś spotykam na przykład na planie i jest takie, cześć, fajnie, Marta, jakby, no nie wiem, może mi gdzieś mignęła ta twarz, potem patrzę, pół miliona obserwujących, wiesz, czołowy aktor polski, tak fajnie. No trochę takie marzenie niedawno spełniłam, bo fotografowałam Czarka Pazurę. Zupełnie nie wiedziałam o tym, że on tam będzie na tej sesji, więc to też było w ogóle niezłe zaskoczenie. No i kurczę, no już niewiele, jak wiesz, takich nazwisk w Polsce zostaje, więc mam tam kilka osób, ale mówię, już zero takiego ciśnienia. Tak. No dobra, a jeśli chodzi o markę? No, tego Diora to bym mogła strzelić. Od biedy jakby. Tak, jakby no przyszedł, jak, to byś jak już Dolce Gabbana, no, co tam jeszcze, Versace, tego też, też bym mogła, chociaż trochę nie fitujemy ten Chanel. No, no takie, jakie tam. Wiesz.
Nie chcę dużo od życia. Nie, wiesz co, jakby to jest trochę tak, że znowu dla mnie bardziej się liczą ludzie niż plakietka. Jeśli będzie to fajny człowiek i będzie do tego znany, super. Jeśli to będzie fajna marka i do tego będzie Diorem, ekstra. Natomiast jakby ja tutaj już naprawdę wyrosłam z takiego ciśnięcia, że chcę więcej, bardziej, mocniej, bardziej znanych. Jakby już mi przeszło. Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za rozmowę. To była przyjemność dla mnie. Dziękuję dla mnie bardzo. Również. Dzięki wielkie.